Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Po programie, w którym udowodniliśmy, jak bardzo źle jest wyszkolone młode pokolenie, pokażemy, że równie źle wyszkolone jest też stare pokolenie. To będzie odcinek z mojej ulubionej serii, czyli kuriozalne wyczyny kierowców na polskich drogach. Na początek film z samochodu egzaminacyjnego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, no z bardzo smutnym końcem. No, na szczęście nie doszło do jakichś poważniejszych komplikacji zdrowotnych, aczkolwiek i egzaminatorkę, i klienta naszego ośrodka, kandydata na kierowcę, bolą kręgosłupy. Uderzenie było dość mocne, słychać to zresztą na nagraniu dość wyraźnie, natomiast przyczyną było kuriozalne zachowanie kierowcy, który pod prąd, zobaczcie Państwo, widać było w kamerze, pod prąd, w przeciwnym kierunku ustawiony za podwójną linią ciągłą, za miejscem wyłączonym z ruchu, postanawia z tamtego miejsca nagle przez te niedozwolone oczywiście odcinki przejechać, nie interesując się tym, że zmieniają się światła w sygnalizacji świetlnej. Nasz klient miał prawo zatrzymać się, nie robi tego jakoś nadmiernie gwałtownie, natomiast tamten samochód chciał jeszcze przejechać, uciec, no i wjechał w tył naszego pojazdu dość zdecydowanie. Jazda pod prąd nie jest niczym dziwnym u polskich kierowców, ponieważ bardzo lubią jeździć też po chodniku. No tutaj jak ten pan pod dawnym hotelem Forum. Nie zdążyłem ogarnąć tego, co ten kierowca tam robił, czy on tam zawracał, czy jechał przez kolejne przejście dla pieszych. Każda część drogi jest dobra dla polskiego kierowcy, byle do przodu, byle szybciej, nieważne co inni uczestnicy ruchu robią. No a drugi przypadek przysłał nam jeden z naszych widzów, mianowicie jazdę po chodniku polegającą na omijaniu korka. To świetny sposób na ominięcie korka. Tak, no da się, jak widać. Chodnik dość wysoki, zobaczcie Państwo, wjeżdża czterema kołami na chodnik właśnie, także już piesi jakby tam się pojawili, to nie mają gdzie przechodzić. No jedzie tym chodnikiem. Nie dość, że jeżdżą pod prąd i po chodnikach, to polscy kierowcy uwielbiają jeździć po miejscu wyłączonym z ruchu. No, skrzyżowanie Siennej i Świętej Gertrudy to przecież miejsce, o którym mówimy od lat w naszym programie. Kierowcy dalej jeżdżą tam po miejscu wyłączonym z ruchu. Tu jeszcze wychodzi skrajne cwaniactwo, obrzydliwe cwaniactwo. Mianowicie ci prawidłowo jadący powinni zaraz po zakończeniu tego miejsca wyłączonego z ruchu, bezpośrednio za przejściem dla pieszych, zmienić pas na środkowy, do lewoskrętu. Oczywiście ci, którzy mogą jechać w Sienną, no ale jest trochę takich kierowców, choćby taksówkarzy. I z tego miejsca wykonać lewoskręt, żeby już nie blokować tych jadących prosto w kierunku dworca. No ale nie mogą właśnie zmienić na ten pas do środka jezdni, ponieważ tabun kierowców jadących po miejscu włączonym z ruchu spycha ich, nie pozwala ich tam wjechać. Popatrzcie Państwo, ja tutaj właśnie uległem takiemu spychaniu. Nie dość, że ten pierwszy bus, notabene niecierpliwie czekający na przechodzenie pieszych, to kolejny pojazd. Myślałem, że uda mi się wjechać za tego busa. Nie pozwolił mi na to ten Fiat Scudo biały, który jechał za nim. Obrzydliwe praktyki. Naprawdę nie rozumiem, jak można być tak niepartnerskim właśnie. Panie taksówkarzu, kolejny przypadek. Stary Opel Zafira. Co robi na tym przystanku? Co robi na tym miejscu wyłączonym z ruchu? Niedobrze się dzieje. Nie możemy tak się zachowywać. No bo ja też bym tak potrafił pojechać. No to jedni stosują przepisy, a drudzy nie. No i jak zakończył kierowca Opla Zafiry? Zakończył pod prąd. Pod prąd pojechał. Brak komentarza. Odgłos tramwaju, który ma zablokowane tory przez jadących na początku miejsca włączonego z ruchu. Nie może tramwaj wjechać w związku z tym na przystanek. A za mną już znowu chętny na jazdę miejscem włączonym z ruchu. O dziwo nie wpychał się przede mnie. No łaskawca, pozwolił mi przejechać. A ta pani właściwie co robi? No czemu nie skręca? Przecież nie wiem, czy ten kierunkowskaz oznaczał, że skręca, czy jedzie prosto. Popatrzcie Państwo, kolejny taki przykład. Oni tak jadą, bo jest im szybciej, bo jest im wygodniej.
pomijam kwestie właśnie płynności, bezpieczeństwa, zagrażają bezpośrednio pieszym. No i wpływają na tą agresję na drodze, że zamiast się lubić i pomagać sobie, być solidarnymi w ponoszeniu obciążeń, korków, trudności w jeździe, są jakby lepsi, wyżej urodzeni i ci gorsi, którzy zachowują się poprawnie i tylko na tym tracą. Kolejny taki przykład, Skoda Octavia. Ja zatrzymuję się, żeby przepuścić pieszą, która zamierza przejść przez przejście, a ta Skoda miejscem włączonym z ruchu omija mnie w tym momencie. Kiedy wreszcie zaczniemy wręczać mandaty tym, którzy sobie wszystkich lekceważą? Bardzo szkodzą porządkowi i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Tutaj, szanowni państwo, jedziemy na razie w ten sposób i to bacząc, żeby być blisko krawężnika, żeby nie blokować drzwi tramwaju, jeżeli podjedzie tramwaj, żeby była ewakuacja, szybka wymiana pasażerów do tramwaju i z tramwaju. I dopiero jak dojedziemy do przejścia, to zmienimy pas, ale za przejściem. Dojeżdżając do przejścia, myślimy o zmianie, włączamy kierunkowskaz i kończy się miejsce wyłączone z ruchu. I powiedzmy, w trakcie tego przejścia możemy dopiero, tylko gdzie ten pan, gdzie pan wjeżdża, może mi pan to wytłumaczyć? To jest skandal. No niestety, proszę państwa, skandal. Jak być partnerem takiego rowerzysty? Rowerzyści lubią jeździć pod prąd. Na przykład wąskimi nawet ulicami jak Kolberga i Żuławskiego. No właśnie, tutaj pani jedzie Kolberga. Tam nigdy nie będzie ruchu rowerów pod prąd, bo nie ma na to miejsca, ani skrawka miejsca. Gdzie pani się wybrała? To jest jednokierunkowa, prawda? A mimo to rowerzystka idzie, mówi, jak to nie wszystkie ulice z zakazem wjazdu są dopuszczone? A potem mówi ona, że wszystkie będą. No właśnie, to mnie strasznie martwi, jeżeli stowarzyszenia rowerowe wmawiają rowerzystom, że nawet jeżeli nie w tym momencie, to za chwileczkę my wam wszystkie udostępnimy pod prąd. Nie może tak być, to jest anarchia. I tu przykład na Żuławskiego, dwie rowerzystki jadą. Panie, gdzie się wybrały? No nie da się tędy, bo tam możecie wjeżdżać, gdzie macie kontrapas, nie tak byle gdzie. Co mi odpowiedziały? A wiesz co, bo rozmawiały między sobą. Mówiłem, czy tędy chyba nie można. No nie można, ale przecież można inaczej. Nie chcę teraz mówić dokładnie, jak można, ale oczywiście można zgodnie z przepisami, bezpiecznie. Tylko trzeba chcieć, trzeba pomyśleć. Trzeba znać znaki, trzeba stosować przepisy. Rowerzysta nie wie, że ja mam pierwszeństwo. Ta pani wymusza pierwszeństwo, przednio notabene rowerzysta zrobił to samo. I co powiecie państwo o zachowaniach rowerzystów? Nie można jeździć na rowerze, nie znając przepisów. To nie jest tak, że wsiadam na rower, jadę, jakoś to będzie. Bardzo mnie dziwi też, że rowerzyści uwielbiają jeździć chodnikami. I to wąskimi, pomiędzy pieszymi, tuż przy wyjściach ze sklepu. No ja tego nie pojmuję. No właśnie, ulica Długa. Gdzie? Mamy też uspokojony ruch, tempo 30, są tramwaje, no ale tramwaj poczeka na rowerzystę, jeżeli rowerzysta właśnie tamtędy jedzie, tylko prosimy, żeby rowerzysta w miarę sprawnie tym torowiskiem się poruszał. I właśnie niech idzie środkiem torowiska, a nie pomiędzy szyną a krawężnikiem, tak jak tutaj ten kolega. Możliwie blisko prawej krawędzi, to akurat na takich ulicach znaczy w środku pomiędzy szynami. A protestujemy przeciwko jeździe chodnikiem. Popatrzcie państwo, to szybko. Szybko z narażeniem pieszych na niebezpieczeństwo. To może przypomnimy jeszcze raz rowerzystom, że po chodniku jeździmy tylko, jeśli obok jest dziecko w wieku do lat 10, które nie ma karty rowerowej i konwojujemy to dziecko. Tylko jeżeli prędkość jest podniesiona na jezdni, to wtedy bezpieczniej, lepiej chodnikiem, oczywiście powoli z ustępowaniem miejsca pieszym. I w ekstremalnych warunkach pogodowych, nawalny, ulewny deszcz, grat, śliskość na jezdni, gołoleć, mówiąc inaczej, gęsta mgła. Tylko wtedy rowerzyści jeździmy chodnikiem. Ale nie tylko kierowcy nie lubią znaków poziomych, ani rowerzyści. Piesi też za nimi nie przepadają. No tutaj państwo, pomimo tego, że przejście jest obok, idą jezdnią. Odsunięte są te przejścia troszkę od korony skrzyżowania, żeby pojazd, który skręca i zatrzymuje się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, był schowany i pojazdy, w tym przypadku na Dietla, mogły przejeżdżać bezkolizyjnie. Ten jeden pojazd, przynajmniej jego większa część się mieści. No jeżeli tak chodzimy, lekceważąc oznakowanie przejścia, no to niestety cała ta organizacja ruchu bierze w łeb. No ale jak to jest możliwe, że wszyscy źle, kierowcy źle, rowerzyści źle, piesi źle? No przecież to jest niewyobrażalne. To jest naprawdę smutne. To trochę ręce opadają. To są te braki, które mamy od szkoły podstawowej. Ale to jest też ignorancja, niechęć stosowania przepisu, niechęć solidarnego ponoszenia kosztów komunikacji drogowej, co wcześniej czy później doprowadza do wypadku, a generalnie łamie porządek ruchu drogowego.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.